Polish Fans TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Fanatycy Zagłębia Sosnowiec wbijają w 150 osób na urodzinową imprezę ekipy GKS-u Katowice Persona Non Grata. Przytaczamy relację Zagłębia. W ostatnim czasie, jako niezapowiedziani goście wraz z przyjaciółmi 150 osób, odwiedzamy urodzinową imprezę tych, co zawsze w gotowości, a dokładniej PNG, którzy celebrowali 20 lat swojej działalności. Niestety gotowość pozostała tylko na transparencie i przy wsparciu tego, co pod ręką, ławki, krzesła, szkło, gaśnica, rywale nie chcieli wyjść, ograniczając się do barykady i obrony lokalu. Przy okazji pozdrawiamy gieksiarzy z Olkusza, którzy także w ostatnim czasie mieli okazję osobiście usłyszeć życzenia urodzinowe. Do sytuacji odnieśli się fanatycy GKS-u Katowice, którzy na profilu Gieksa odpowiedzieli następującymi słowami. Ostatnio organizujemy imprezę urodzinową Gieksy wraz z 20-leciem PNG. Na sam koniec imprezy, gdzie zostało nas 40 osób, w większości jedna dzielnica, wpada koalicja Zagłębia Sosnowiec w 150 osób. Z racji tego, że nie zadzwonili choćby 5 minut wcześniej, aby dać nam wyjść, tylko od razu zrobili podjazd pod salę, bronimy się w drzwiach wejściowych sali przez kilka minut, w końcu odpierając atak koalicji. Szkoda, że załączył wam się kalkulator i wpadacie na sam koniec imprezy, a nie kilka godzin wcześniej, gdy jesteśmy pełnym składem i walka mogłaby być w równych liczbach. Bo dobrze wiecie, że imprezę mieliście rozkminioną kilka dni wcześniej, ciągle nas obserwowaliście, a wpadliście na sam koniec imprezy, gdy mieliście już czterokrotną przewagę. Ciekawe czemu. Plus dla koalicji. Jak zwykle na koniec materiału zapraszamy do komentowania opisywanej przez nas sytuacji. Jeśli chcecie więcej tego typu relacji, no to łapka w górze pod filmem mile widziana. Znajdźcie nas na Facebooku, Instagramie oraz Twitterze. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w Spiroshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.